Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik, o którym tak naprawdę przypomniała mi jedna z Was, o takich właśnie gadżetach, które się u mnie sprawdziły. Chciałam jeszcze coś pokazać, co nie do końca się nam sprawdziło. W pierwszych miesiącach życia Liama. Mój mały synek mi tu towarzyszy, więc może się gdzieś tutaj przewijać, albo możecie go słyszeć. I właśnie zapomniałam, że miałam robić taki filmik, ale cofnijmy się trochę w czasie i część rzeczy do tej pory używamy, a część rzeczy już ich nie używamy, ale najwyżej Wam wstawię albo zdjęcie produktu, albo zdjęcie jak Liam go używał, więc mam nadzieję, że filmik się komuś przyda, przynajmniej tej osobie, która mnie prosiła o ten filmik. I pierwszym produktem, który jest po prostu mega i nie wyobrażam sobie macierzyństwa bez tego produktu, jest oczywiście miś szczumiś. Mieliśmy szczęście go dostać, dostałam go na baby shower i to jest po prostu produkt genialny, świetnie się sprawdził, do tej pory go używamy, uważaj kochanie, do tej pory go używamy. Adam na początku, mój mąż, nie wiedział, co to jest tak naprawdę i bardzo szybko przekonał się, jak to działa, bo on po prostu zaczął nam pomagać od pierwszych dni życia po prostu Liama. Kochanie, co, przepraszam, tu się ktoś mi wspindra, hello! Od pierwszych dni życia, nie wiem, to będzie strasznie chaotyczny filmik, więc przepraszam Was bardzo. I mój mąż stwierdził, że po prostu osoba, która wynalazła tego misia szumisia, powinna dostać Nagrodę Nobla. Bo to jest świetna rzecz, używamy jej do tej pory, naprawdę go wycisza i szybciej Liam zasypia. Kochanie, czy możesz się tu nie wspinać? Czy mógłbyś? Czy musisz? No musisz. No widzicie, on ma takie, wiecie, on ma takie priorytety dzisiaj. Tak. Więc ja szczerze mogę polecić każdej mamie, to jest po prostu genialny produkt. Można go sobie wszędzie zabrać, bo i do wózka można go wsadzić. I on jest właśnie tutaj, nóżki ma na magnesiku, my sobie przewieszamy go po prostu przez łóżeczko i jedyny minus, myślę, że to jest to, że jest na baterię. Baterie szybko opadają, więc bardzo szybko zaopatrzyliśmy się w te baterie do ładowania. Kochanie, cały aparat mi się tutaj trzęsie przez ciebie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Idziesz do mamy? Gdzie ty mamy, myszko? Tylko byś się wspinrał po mamie, co? My jesteśmy po prostu, mamy pasujące koszulki takie dzisiaj. Myśmy się pasowali. Co, miśku? Co, miśku? Jest jak matka, co ty do mnie mówisz? Jo! No, więc to jest pierwszy produkt. Mam nadzieję, że wytrzymacie do końca tego filmiku. Kolejna rzecz to jest coś, co jak ja byłam w ciąży, to by było mega popularne na YouTubie. I oczywiście co? Mój syn nie będzie miał, oczywiście, że będzie miał, jak wszyscy inni mają. I to jest oczywiście Mr. B. I u nas jak najbardziej się sprawdził. Po pierwsze, to była właśnie jego pierwsza zabawka, którą widział, bo chyba wszyscy wiemy, jak, o co chodzi z Mr. B, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. I rzeczywiście to było strasznie fajne. Ła, mam cię! Było bardzo fajne, że on po prostu, wiecie, śledzi wzrokiem tą zabawkę i to były takie, wiecie, takie duże kroki w jego rozwoju. Dla nas to było mega fajne. Więc no troszeczkę masz tutaj tę głowę w kamerze, ale nie przejmuj się, nie przejmuj się. I tak nikt nie chce oglądać mamy, tylko ciebie pewnie. No ja wiem, ciężkie życie celebryty masz. Ciężkie życie. Więc to się u nas sprawdziło, do tego użyliśmy kilka razy wkładu, w który mój syn się właśnie nim bawi teraz. Wkład ten ogrzewający, ogrzewacz wielokrotnego użytku, kładliśmy mu na brzuszek, jak miał kolki, więc wszystko, ja może ci tego nie będę dawać, wszystko się fajnie sprawdziło i się bawił bardzo fajnie tymi metkami i jak zaczął cokolwiek łapać, to właśnie te nóżki czy rączki łapał, więc na pewno to jest dobrze wydane pieniądze. Ja go kupiłam na eBayu, można kupić na eBayu, więc nie, że musiałam sprawdzać z Polski. A kolejna rzecz to jest torba. Chciałam pokazać torbę, jaką my mieliśmy do wózka, znaczy nadal mamy. Tą torbę dostałam od siostry i to jest torba ze Skip Hopa. Wybraliśmy sobie czarną, ponieważ nasz wózek jest czarny z zielonym i miętowym,
Więc Skip Hop nie miał w sumie nic, co by nam innego pasowało, a też czarna taka, wiecie, najmniej brudząca się. I torba jest rewelacyjna, super wszystko nam się tu mieści. Z tyłu ma matę do przewijania, której nieraz używaliśmy, jak byliśmy w miejscach publicznych. W środku masę kieszonek, tu akurat w tym momencie są tylko chusteczki i zawsze noszę sobie ten, wiecie, na butelkę, jak gdzieś wychodzimy to sobie i robię butelkę, to już mam tutaj. No musimy ją tutaj zapakować, czy pieluszki, czy coś, ale już mam wszystko rozplanowane, która kieszonka gdzie, więc wiem, że tu będzie, gdzieś tu będzie ślineczek, tutaj będzie, wiecie, pieluszka tetrowa. I super się torba sprawdziła, ma dodatkowe uszy, żeby przypiąć przy wózku, żeby ona tak nie spadała, wiecie, z tego, wiecie, ten długi pasek, co jest. I do tego mój mąż nie wstydzi się z nią chodzić, bo jest czarna, więc jest ok. Kolejna rzecz, która się u nas niestety nie sprawdziła, jest to nosidło. Ja chciałam kupić, w którym w pewnym momencie już chciałam mieć nosidło, nigdy nie chciałam chust, jakoś mnie to do tego nie ciągło, ale ty masz się ADHD mały. I myśmy kupili, akurat był w Tesco tydzień takich rzeczy, wiecie, dla dzieci i mieli nosidła z Chico. Takie zwykłe, czarne. I wiecie co, jak on był jeszcze malutki i musiałam go wkładać przodem do siebie, to masakra, od razu wpadał w taką panikę, bo mu było niewygodnie, nie mógł się obkręcić. Ja myślę, że ogólnie Liam jest dzieckiem, które nie lubi być przypięte za długo, bo i w wózku też nie jeździ zbyt długo, bo się irytuje. Nienawidzi samochodem, bo był przypięty, wiecie, w foteliku tymi pasami i jego to tak irytowało. Więc to jest chyba jedyne dziecko, które nie lubi jeździć samochodem, nie zasypie w czasie jazdy. Teraz jak zmieniliśmy na ten duży fotel, to już jest ok, bo chyba dlatego, że jest wyżej i wszystko widzi. Ale ogólnie takich rzeczy nie lubi, więc przodem to w ogóle odpada. A potem jak właśnie mogliśmy go obrócić, no to wtedy byliśmy na tej wycieczce i tak już pod koniec już mu się nie podobało. Użyliśmy dosłownie kilka razy tego nosidło i leży. Trzeba będzie, nie wiem, sprzedać, oddać czy coś. Albo zostawić na drugie, może drugie będzie chciało. Więc niestety nosidło u nas się w ogóle nie sprawdziło. I teraz takich rzeczy, które no nie mogę wam pokazać, bo już no w sumie jedno mamy. Dostaliśmy huśtawkę od mojej siostry, to wam napiszę, jaka była, zapomniałam sprawdzić, jaka to jest w ogóle huśtawka. Super huśtawka i nie do końca nam się sprawdziła, nie używał jej tyle, ile miałam nadzieję, że ile myślałam, że będzie jej używał. Na początku, jak był bardzo malutki, to jeszcze się huśtał i byłam w stanie, wiecie, na przykład poprasować czy coś i on rzeczywiście się tam bujał. A potem 5-10 minut jest max i zaczynał się denerwować i nie lubi po prostu być przypięty, więc no mamy wyjątkowe naprawdę dziecko, więc nie wykorzystaliśmy tyle co trzeba. Ono jeszcze tam stoi, bo tak się zabieram, żeby posortować to wszystko i właśnie poprać, wyczyścić sobie, schować do pudełka, ale muszę w końcu to zrobić. Na zdrowie, kochanie. I matę dostaliśmy, również taką matę na podłogę, wiecie, co się kładzie z zabawkami. I to chyba, no to chyba się sprawdza u każdego dziecka. To bardzo rzeczywiście lubił, bo tam dużo kolorowych zabawek było i myślę, że to jest na pewno dobra rzecz do kupienia, jeżeli chcemy coś zrobić i żeby dziecko troszkę leżało i na coś się mogło patrzeć i się nie nudziło, więc nie płakało. Więc u nas ta mata się bardzo długo sprawdza, nawet jak już on siedział, to lubił sobie siedzieć po prostu na tej macie i bawić się tymi zabawkami. Do tego, jak był też malutki, to mogliście pewnie widzieć na moim Instagramie, bo wrzucałam wam filmiki. Karuzelę na dłużeczko, jak był troszkę większy, to kupiliśmy mu karuzelę z Fisher-Price Forest, ona się chyba nazywa. To, no to zapraszam serdecznie mojego Instagrama, jak on się świetnie bawił. Sam sobie nogą wyłączał albo przełączał piosenki, więc naprawdę była zabawa i długo mógł sobie leżeć pod nią i był spokojny i zadowolony i się cieszył, więc ta karuzela bardzo nam się dobrze sprawdziła, bo myśmy na początku kupili mu tylko taką niebieską gwiazdkę z myszką Miki, którą jak się ciągło w dół, to tam była taka melodyjka, o dziękuję kochanie,
melodyjka była taka kołysanka. Ale to się wyłączało po, nie wiem, 30 sekundach, więc trzeba by było tak wstawać, włączać, wyłączać, więc to była raczej ozdoba do tego łóżeczka, niż tak naprawdę coś, co nam się przydało. Więc takie, no takich rzeczy jednak nie polecamy, tego co trzeba, wiecie, naciągnąć i on wraca do góry, no bo to jest po prostu za krótkie. Musielibyśmy tam siedzieć cały czas przy tym łóżeczku. No i to chyba tyle. Aha, chciałam jeszcze powiedzieć, jaką mieliśmy wanienkę. Jeśli o wanienkę, to mieliśmy z Fisher Price'a taką bardzo ładną niebieską z leżaczkiem i też się idealnie sprawdził ten leżaczek. Bardzo wygodnie się kąpało, ja się bałam tych, wiecie, pierwszych kąpieli, ale tutaj spokojnie on sobie fajnie na tym leżał i wszystko było fajnie, bezpiecznie. On od pierwszego razu uwielbiał się kąpać, więc nie mieliśmy z tym najmniejszego problemu. Potem obniżyliśmy ten leżaczek, można go właśnie dać niżej, jak dziecko jest większe. Potem wyciągnęliśmy w ogóle i od jakiegoś czasu już Liam się po prostu kąpie w wannie, no bo już jest na tyle duży, że już taka wanienka zdecydowanie jest dla niego za mała. No, ale to są takie główne gadżety, które się u nas sprawdziły. Wózka tak naprawdę moglibyśmy nie mieć, bo to dziecko chciałoby tylko chodzić. On ma 10 miesięcy skończone i on już od dawna po prostu biega. To dziecko nie chodzi, ale biega. Więc kto by jeździł w wózku, jeżeli umie chodzić, tak? Na przykład ja bym wolała, no ale wiecie. Więc... Chodź tu, myszko, ale biegasz po tym pokoju. Płacą ci chyba od kilometra, no tak. No, więc teraz mam już doświadczenie, jakby co. Wiecie, to przyda się na przyszłość. Ale większość gadżetów, które mieliśmy, kupiliśmy czy dostaliśmy, się zdecydowanie u nas sprawdziła. I tak jak mówię, no najlepszy ever to jest po prostu Miszumiś, więc zdecydowanie Wam polecam kupić. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, może coś mi wyleciało, bo starałam się przypomnieć właśnie, co kupowaliśmy na początku i co używaliśmy, ale w sumie wszystko użyliśmy, oprócz tego nieszczęsnego nosidła. To dajcie koniecznie znać, czy jeszcze coś chcielibyście wiedzieć, czy coś jeszcze używaliśmy i... I tyle. Tak, już ma na etapie dada. Więc mama. Mama. No. Bardzo ładnie mówi mama, prawda? Dziękujemy ślicznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!